the journey so far. Here, corruption gives way to nothingness. Here, the past echoes forward. Take this, says the horseman's mother, and you will find my lord. Witam w kolejnej części Darksider 2. No, tutaj też chciałem poszukać, ale tak się dowiedziałem właśnie, że już został wypuszczony dodatek do właśnie Darksidera. I chyba powinien mieć coś w poczcie. Aj. Chociaż nie wiem tam. Nie wiem, ja w każdym razie pobrałem już chyba ten dodatek, bo miałem edycję kolekcjonerską. Nie ma nic? Chyba to źle zrobię. Trudno, zobaczy się później. A jak to by się udało? To właśnie zagram ten dodatek. Dobra. A teraz zobaczę, co mi się, co ja tutaj ominąłem. Bez właśnie tych dodatkowych umiejętności. Kurde. Naprawdę tędy musieliście mnie walić. Wyjście było na samym dole. Ale wiecie co? Dobre mi... Nie wiem, czy tutaj wtedy coś też nie ominąłem. Więc zaraz sprawdzę. Chwilę nie grania i już zapomniałem. Dobra. Więc widzimy się, jakby coś znajdę. Jeśli nic nie znajdę, no to będę przy wyjściu. Więc do zobaczenia. No hej. Właśnie udawało mi się znaleźć klejnocik siły. Tak, dokładnie on jest. No, tu jest wejście. W tym miejscu. To chyba pierwszy wyjście. Pierwszy teren, gdzie się wchodzi w złoconej arenie. A tu byłem? Chyba tak. Dobra. Więc do zobaczenia, jakby jak coś mi się uda jeszcze znaleźć. No hej ludzie, jestem z powrotem. Jestem już w ostatniej takiej sali, gdzie się idzie do rogu ostatniego, do tej arenie. I widziałem tutaj artefakt, który chyba nie zabrałem. O jest. Gdzie to dokładnie już pokazuje. Właśnie. Tutaj się idzie i schodzi się powoli schodkami. To wszystko, czy coś jeszcze zostawiłem?
chyba wszystko. No. No chyba to w sumie wszystko, ale... Coś zostawiłem bardziej. No chyba tak, tu była ta ukryta skrzynka. Straszy mnie, że coś mi wyskoczyło, kako jest za plecami. Ja podskoczyłem aż. No ładnie. Wybaczcie na chwilę. Pewnie mnie kiepsko słyszeliście, bo znów zapomniałem sobie podgłośnić mikrofonu. Ten gdzieś mnie przestraszył, że aż podskoczyłem. Dobra. To coś się dostało? Nie widać za bardzo. Okej. Lewitujący toporek. Spoko. Wszystko przede mnie przeszukane. A, raczej tak. No, czyli te o tamtych tylko dwóch rzeczach zapomniałem. Wszystko z areny, więc mogę to sobie spadać. Dziwne. Myślałem, że rozwaliłem tu wszystko. Normalnego dzwonka nie mogę domyślić. Tylko trzeba obracać tym wielkim czymś. Dobra, to chyba jest wyjście już. Dał radę te drzwi otworzyć. A, pewnie tutaj też będą już takie lepsze szkielety. Okej.
O, są. 13 poziom? Fajnie. W krainie kuźni to się ulepszyli jako nie. Dobra, chyba nic tu nie ma. Dobra, i gdzie ten teren był? Bo chyba gdzieś... A tak, pod mostem. Wąwóz Lewiatana. Teraz możliwe. Wybaczcie, nie wiem co się dzieje, że mnie czasami wywala na pulpit. Dobra. Uj. Tak, już sobie przypominam to miejsce. Nie mogłem dalej pójść. Kurde, musi być przecież jakiś sposób. Zaraz. Czemu ja o tym nie pomyślałem wcześniej? Właśnie. Oj, pacanku, pacanku. Tylko wziąć tą... ten... coś sobie strzelić. Uj! Za późno! I... aj! Teraz mi o to chodzi. Aha, nie mogę dorzucić. No. Aha. To ja chyba się dowiedziałem, co tu trzeba zrobić. Dobra, można chwycić.
Ale tyle męczenia się od szybki. I cannot. O rany. Impossible. No, nic więcej. Tylko trzy. A, nie. Nie, jednak nie. Coś jeszcze? Nie. Ur. Ale fart. Uff. Się udało. No, teraz zobaczmy, czy wszystko zebrało, no ale chyba tak. Dobra. Podejrzewam, że w tym. Teraz to w ogóle tutaj? Nie, to okołowcy jest, zwiadowcy jest tutaj. Dobra, więc sprawdzę, co je, czy coś nie zostawiłem w leżu królika. I widzimy się za chwilę. No hej, jestem ponownie. Okazuje się właśnie, że... Okej. Okay. To właśnie w leżu królika jest ten grobowiec. No i w sumie bardzo dobrze. Akurat, że tu jestem, to mogę wejść. To niebieski, tak? Jenny, jakie sople. Mam nadzieję, że żaden nie będzie pękał mi nad głową. O! Coś jeszcze dostało do rozwalenia? Tak, skrzynka. Wow! Na razie ja pieniędzmi się nie muszę martwić już.
kosy też nie mogę? Nie to. O ran. No i żadnej opętanej już nie mam. Amulet, czyli specjalny. Serce demona. Okej, nie wiem, co to daje. Serce demona. Lepsza trochę od mojej, tej obecnej. Dobra. Tak, głównie młoty. Niezłe. Ale jest słabe. No. Strzelam w miejscu, w którym są sople, które mogą mnie zabić. I to już strzelam do sople. Bomba. Ale no, nie mogą spać. Dobrze. Dobra. Ja się tu jeszcze rozejrzę, jak co, widzimy się przy wyjściu. Na razie. Okej, okay, jestem z powrotem. Cóż, nic nie udało mi się więcej znaleźć. Więc można jechać. Jest, potrafię go zrzucić. No, czas na wyłom. Ale chyba tam wszystko sprawdziłem. Jeśli to to miejsce. Gdzie wylądowałem? Fajne. Jednak nie cały sprawdziłem. Tak, wiem.
Dobra. No, jednak się da wskoczyć, zanim się zamknie. Co ja zrobiłem? Tylko te skrzynki... Nie wiem, tak średnio. No... Średnio opłacalne. Aha, tędy też można było. Żan... Dosłownie może ściąć tyłek. Dobra, jak się stąd wychodziło? Chyba tędy. Może tędy? Się przyjmować na szpieta. Dalej nic. Tu widziałem tak, dom i tu. A w zasadzie jak ja to jestem? Pierwsze mam, drugie mam, trzecie mam, piąte mam. No. Jeszcze czwartego nie mam, szóstego tak mniej więcej, siódmego, ósmego i dziewiątego. O! Co? Zmarzły kosteczki? Zmarłeś na kości? Raczej? Fajnie to wygląda. Huh?
jakiś był tam wrożony. O! Dobra. Co ma Rudo, co? Co było do psa akurat? Pieszczochinen. O! Właśnie tak słyszałem kości. Aha, rozumiem, że będę potrzebował i jednego, i drugiego. Wow. Jest po drugiej stronie. Nic. Ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Masz towarzystwo. Po co wstał, jak ty i tak nic nie ma? Dobra, teraz druga strona. Też nic. Następne miejsce do odwiedzenia. Mężowy szczyt. Niewątpliwe. No, ale trzeba zajrzeć wszędzie. Ale do tych dwóch. Chociaż tu wątpię. Przecież już tam miałem prawie wszystko, co potrzebne. No, trochę ich jeszcze dostało. Zaraz mnie to umarł też. No, już są lepsi jako tako. Zawsze mi się myli. Jakaś taka... Jop! Przeklęta! Opętana raczej, kurde, opętana, przeklęta. Od mrozu czy od ognia? To jest pytanie. Zamrażanie chwilowe jest całkiem przydatne. Ale nie zawsze jest. To trzeba nieźle nawalić. Dobra. Items, if you have the coin. You've made a wise choice. Właśnie chyba zmarnowałem pieniądze. A nie, jest tam wywalił masz. Którą by tu was wywalić? Ciebie. No, wyższe obrażenia. To jest już taki plus.
Dobra. Może się zaraz pobawię w opętanie i zobaczymy. Tylko nie wiem co wybrać. Ogień czy lód? Raczej mróz. Ogień, lód, mróz. Ej, prostego nie mam wyboru. Ogień zadaje tam, no... czasowe obrażenia też, to jest też dobre, ale mróz, jak widać, zamraża. Mróz pewnie też, po wielokrotnym trafieniu. Dobra, tutaj widać nic nie ma. Skakiwanie tam się nie opłaca. O. No, nic nie ma tutaj po tej stronie. Na bramie też nic. W sumie ile mi jeszcze kartek brakuje? 5. 4, 11 i 6. Artefakt do nas. Księgę umarłych. No. Może Nataniel mi pomoże pogadać, gdzie są te zwoje. To by było miłe. Aha, czyli jeden taki, cztery takie i cztery takie. Kamień serca. No, 10, 10, 8. Wow, 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 wow. 9. Już. Kurde. Nie, ja chyba wszystkich nie znajdę. Jak są tak pochowane, to w życiu. This is no place for a... Nie dam się.
Dobra, chyba tam też nic nie ma. O, zaraz. No nie, to było fajnie. Wow, ale skąd? Ohoho! Znowu mi się udało. Nie ma. No, na górze też nic nie ma, bo tam trzeba i tak sprawdzić. Jest coś tutaj jeszcze ciekawego? Nie, chyba nie. Dobra. To ja idę przeniuchać tam te dwa. Chociaż to... Nie, to mało prawdopodobne. Ale może tylko początkowe. Dobra, ale jak ją podziałam? Przeniucham te dwa grobowce. Jak nic nie będzie, to widzimy się... Właśnie dzisiaj zobaczymy. Może przy Natanielu, bo chcę zobaczyć, co ma do powiedzenia. Więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, jesteśmy w krainie aniołów. Wiem, że mówiłem, że się spotkamy przy tym aniele, przy kupcu, ale z drugiej strony, skoro ja i tak, o właśnie ma jest tutaj grobowiec, to czemu by tego od razu nie wykorzystać? Ja to tutaj sprawdziłem. O! Widziałeś nie za bardzo. Skoro... ukrała mi się. Cztery? Brawo. Może da mi jakiś przedmiot, który mi pomoże wykrywać. To by było cholernie miłe. Ale... i czerwone. Wow. To jest trochę dziwne. Aha, dwa. Coś więcej? Nie wiem, trzeba zobaczyć z przodu tego anioła. Skarbnik. A ty, a nie, nic nie masz z przodu? Nic. Impossible. I cannot. Impossible. I cannot. Impossible. I cannot. Aha. Takie jaja. Impossible. I cannot. Tak, tak. Wiem, że nie dasz rady. Ble, ble, ble. To wszystko? I cannot. Niewiele. A na dół nie polecam wyskakiwać. No nic. Impossible. Tak średnie.
Your friend has not passed through the land of the dead. But if he yet lives... No. I dare not inform my fellow angels until I have the full truth. Among the makers of the Forge Lands is a blind seer of great power. Go to her death. She will know what has become of the one who was dead, yet lives. I've decided. There is more I could sell you. No, wy sobie jaja robicie. To przyzwałem, żeby już siadać. A może powinienem zrobić też krainę demonów? Chyba jednak, wiecie, przerwę nagrywanie poszukiwania i zrobię. Już do końca te właśnie zdobywanie kluczy. I przed walką z głównym bossem. To się chyba bardziej opłaca. Może uda mi się znaleźć wszystkie. O! A w sumie muszę się do czegoś przyznać. Nie chciałem zobaczyć, no... Czy faktycznie mam już ten dodatek zainstalowany, jednak nic nie pisało, a przez przypadek wlazłem na filmik właśnie, który pokazywał tutaj sekret. Trzeba się zniszczyć te banki. Dwa są oczywiście tam, ale że je zniszczyłem na początku. Jest ich pięć. Dwa są właśnie przy tych drzewkach. Dwa są przy wieżce. Ostatni... O, jest. I tam właśnie się pokazuje wszystko. No niestety, taka moja chwila słabości. Trudno. You have something for me. This soul, it still lives, but it has changed. In the angel tongue, it is called Vovin, dragon. What do the demons call it? They call him Lord. A member of the Hellguard has joined the Dark Legion? So it would appear. Creator, help us. Oh, ładnie. Dobra, zanim pójdziemy mu to przekazać, to jednak pójdę do krainy demonów i tam porobię. Okej, musicie mi znów wybaczyć, na chwilę muszę coś załatwić.